Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Realność jego człowieczeństwa. Temat, tekst pamięciowy. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Ja, rozdział 1, werset 14. W Nowym Testamencie bez szczególnie racjonalnych i naukowych wyjaśnień Jezus Chrystus jest przedstawiony zarówno jako człowiek, jak i Bóg. Bo po prologu swojej Ewangelii o Słowie, które jest Bogiem, zobacz Jan, rozdział 1, werset 1, Jan czyni nadzwyczajną deklarację, iż ten sam Bóg, to samo Słowo, ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Jan, rozdział 1, werset 14. Przypuszczalnie, przewidując przyszłe domniemania związane z moralnym skażeniem, Nowy Testament z niekwestionowaną konsekwencją kładzie nacisk na bezgrzeszność życia Jezusa. Zobacz Hebrajczyków 7,26, 1 Piotra, rozdział 2, werset 22. Ponadto nowotestamentowi pisarze przedstawiają Chrystusa jako ze wszech miar godnego czci i uwielbienia. Dzieje apostolskie, rozdział 7, werset 59, Rzymian, rozdział 9, werset 5, Hebrajczyków, rozdział 1, werset 6. Pierwsi chrześcijanie nie zastanawiali się nad filozoficznymi problemami związanymi z koncepcją Boga, człowieka, ani trudnościami, jakich koncepcja ta nastręczała późniejszym myślicielom. Człowieczeństwo Syna Bożego jest dla nas wszystkim. Gdy podchodzimy do tej kwestii, powinniśmy zwrócić baczną uwagę na słowa wypowiedziane przez Chrystusa do Mojżesza przy płonącym krzewie. Zdejmij z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Druga Mojżeszowa, rozdział 3, werset 5. Powinniśmy podchodzić do tego studium z uczniowską pokorą. Wobec tajemnicy, zobacz 1 Tymoteusza, rozdział 3, werset 16. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o tajemnicy boskości Chrystusa. Jednak gdy rozważamy Jego człowieczeństwo, także stajemy wobec głębokiej tajemnicy. Paweł napisał o tym w następujący sposób. Bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie i wzięty został w górę do chwały. 1 Tymoteusz, rozdział 3, werset 16. Pewien autor zauważył, że twierdzenie dotyczące boskości założyciela chrześcijaństwa nie było niczym sensacyjnym w rzymskim świecie. Przecież nawet cesarze przypisywali sobie boskość. Jednak twierdzenie, iż chrześcijański Bóg troszczy się o ludzkość i to do tego stopnia, że był gotowy cierpieć za nią, było czymś niesłychanym. Choć mogło się wydawać dziwne w świecie grecko-rzymskim, to jednak takie właśnie jest świadectwo Nowego Testamentu. Czego uczą poniższe wersety o tym zdumiewającym uniżeniu? Mateusza, rozdział 1, werset 18.